Ten film będzie taki trochę przeglądowy, jeżeli chodzi o różne tożsamości trygonometryczne, i przede wszystkim pokażę wam w tym filmie, jak wiele różnych ciekawych i pożytecznych tożsamości trygonometrycznych można wyprowadzić, opierając się jedynie na znajomości wzoru na sinus i cosinus sumy kątów. To może napiszę, jak te wzory wyglądają, czyli zakładam, że to już znacie, że sinus sumy kątów alfa plus beta to jest sinus alfa. Cosinus beta dodać kosinus alfa sinus beta. No i ten drugi wzór na kosinus sumy. kosinus alfa dodać beta. To jest cosinus alfa razy cosinus beta. Odjąć sinus alfa razy sinus beta. Czyli zakładamy, że te dwa podstawowe wzory. Już znamy. I teraz wszystkie inne tożsamości, które się pojawią w tym filmie, wyprowadzę korzystając jedynie z tych dwóch. No dobrze. Zacznijmy może od tego, że wyprowadzimy sobie wzory na sinus i cosinus różnicy. No to może dla cosinusa to zrobimy najpierw. Cosinus alfa na jakiś kąt powiedzmy. Minus gamma, ale zapiszę to w taki sposób. Minus gamma, czyli dodać minus gamma. I wtedy może, mogę skorzystać z tego wzoru, który tutaj mam u góry, zastępując po prostu beta przez minus gamma wszędzie. Czyli będę miał cosinus alfa razy cosinus minus gamma, odjąć sinus alfa razy sinus od minus gamma. No i teraz skorzystam z tego co też już wiemy o funkcjach trygonometrycznych, co dotyczy ich parzystości i nieparzystości. Wiemy, że cosinus jest funkcją parzystą. To znaczy cosinus od gamma to jest to samo co cosinus od minus gamma. No i to wynika z definicji za pomocą okręgu jednostkowego i to w jednym z poprzednich filmów wam to pokazywałem, że tak jest. No a wiemy, że sinus jest funkcją nieparzystą. Czyli sinus od minus gamma to będzie minus sinus od gamma. To są też takie bardzo ważne własności, z których będziemy korzystać. No i korzystając z tego, ja mogę w takim razie tutaj zastąpić cosinus od minus gamma przez cosinus gamma, a sinus od minus gamma zastąpić minus. Sinusem gamma, czyli będę miał ostatecznie taki wzór, że cosinus alfa odjąć gamma to jest cosinus alfa razy cosinus gamma, bo cosinus nie zmienia znaku, jak zmienimy argument na przeciwny. No a zamiast sinusa muszę napisać minus sinus i tutaj też jest minus, minus i minus da nam plus. Sinus alfa, sinus gamma. No i wyprowadziliśmy wzór na cosinus różnicy. No, i tak samo możemy wyprowadzić wzór na sinus różnicy. Sinus alfa odjąć beta, no to będzie sinus alfa, bo tu się nic nie zmienia. Tutaj byśmy mieli kosinus minus beta, no bo zamiast beta będziemy mieli minus beta, no ale to to samo co cosinus beta. No, a tutaj będziemy mieli kosinus alfa i sinus od minus beta, a to będzie minus sinus, czyli będzie minus. Kosinus alfa sinus od beta, czyli zamiast sinusa od minus beta mamy minus sinus beta. No i tym samym wyprowadziliśmy sobie wzór na sinus różnicy, korzystając jedynie ze wzoru na sinus sumy. No dobrze, dalej możemy sobie wyprowadzić na przykład, no weźmy jakiś inny kolor, możemy sobie wyprowadzić wzór na cosinus 2 alfa. Po prostu zapiszemy, że to jest cosinus od alfa dodać alfa. I skorzystamy z tego wzoru, który, który tutaj mamy na samej górze, tylko wszędzie zamiast beta wstawimy drugi raz alfa, czyli będziemy mieli cosinus alfa, cosinus alfa odjąć sinus alfa sinus alfa, czyli ostatecznie cosinus dwóch alfa. To jest cosinus kwadrat alfa odjąć sinus kwadrat alfa. No i tak samo możemy wyprowadzić wzór na sinus 2 alfa, sinus podwojonego kąta, też napisać, że to jest sinus sinus alfa dodać alfa i skorzystać z tego wzoru na samej górze, wst wstawiając wszędzie tam, gdzie było beta, wstawiając alfa. Czyli to będzie sinus alfa, cosinus alfa, dodać cosinus alfa razy sinus alfa. No ale zauważcie, że tutaj mamy dwa razy to samo. Czyli ostatecznie możemy napisać, że sinus dwóch alfa, sinus podwójnego kąta alfa, to jest dwa razy sinus alfa, cosinus alfa. Kolejna tożsamość, którą wyprowadziliśmy, korzystając ze wzoru na sumę. Tą też możemy sobie podkreślić. Tutaj jeszcze pokażę wam jak można wyprowadzić z tego wzoru inny wzór, który dobrze znacie, mianowicie jedynkę trygonometryczną, która też nam się przyda za chwilę. Jak wyprowadzić jedynkę trygonometryczną ze wzoru na kosinus sumy? Ano bardzo prosto. Trzeba po prostu Zamiast kąta beta wstawić minus alfa. Czyli obliczyć cosinus alfa, odjąć alfa. No mogę skorzystać z tego wzoru, który tutaj już mam, wyprowadzony. Czyli cosinus różnicy, no to będzie cosinus alfa razy cosinus alfa dodać sinus alfa razy sinus alfa. No ale po lewej stronie ja mam cosinus 0, tak? No bo alfa odjąć alfa to jest 0, a cosinus 0 to jest 1. No a po prawej stronie mam cosinus kwadrat alfa dodać sinus kwadrat alfa. Czyli rzeczywiście, korzystając ze wzoru na cosinus sumy, wyprowadziłem tożsamość zwaną jedynką trygonometryczną. Kończy mi się miejsce, więc muszę tutaj sobie przesunąć. No i dalej będę teraz maglował ten wzór na cosinus 2α i korzystał z jedynki trygonometrycznej po to, żeby wyprowadzić wzór na cosinus kwadrat, który się przy całkowaniu pojawia, który pozwala zredukować potęgę cosinusa. Teraz mogę wykorzystać tę jedynkę trygonometryczną do tego, żeby wyznaczyć sinus kwadrat alfa za pomocą cosinusa kwadrat alfa. W tym celu muszę. Od obu stron tej równości odjąć cosinus kwadrat alfa. I wtedy po jednej stronie zostanie mi tylko sinus kwadrat alfa, więc jeżeli zamienię te strony miejscami, to dostanę taką tożsamość, że sinus kwadrat alfa jest równy 1 minus cosinus kwadrat alfa. I teraz mogę ten sinus kwadrat wstawić tutaj. No i napiszę sobie jeszcze raz wzór na cosinus dwóch alfa, że to jest cosinus kwadrat alfa. Odjąć 1 minus kosinus kwadrat alfa. No zastąpiłem sinus kwadrat tym wyrażeniem tutaj, tym całym. No to ile to będzie równe? Może napiszę jeszcze raz w nowej linijce. cosinus 2 alfa, no to będę miał kosinus kwadrat minus, minus kosinus kwadrat, czyli będzie plus kosinus kwadrat, czyli będzie dwa razy kosinus kwadrat alfa, odjąć 1. No i to jest kolejne wyrażenie na cosinus 2 alfa, Nie ostatnie w tym filmie. Będzie jeszcze jedno. No ale mogę go użyć do tego, żeby wyrazić cosinus kwadrat przez cosinus 2 alfa, tak jak mówiłem. W tym celu dodam do obu stron jedynkę, czyli będę miał 1 dodać cosinus 2 alfa Równa się 2 razy cosinus kwadrat alfa. No i teraz, jeżeli podzielę obie strony przez 2, no to wyliczę sobie kosinus kwadrat, napiszę go z tej strony, no i dzielę przez dwa drugą stronę, czyli będzie 1 dodać kosinus 2 alfa. No i mam to, co obiecałem, czyli wyrażenie na kosinus kwadrat za pomocą cosinusa 2 alfa. No i ten wzór się przydaje przy całkowaniu, ponieważ on, on pozwala obniżyć potęgę przy kosinusie, pozwala wyznaczyć kosinus kwadrat za pomocą kosinusa, ale tylko w pierwszej potędze. No, i tak samo możemy wprowadzić wzór na sinus kwadrat, mianowicie tutaj w tym wzorze zamiast sinus wyznaczać przez cosinus, możemy zrobić na odwrót i napisać, że to cosinus kwadrat alfa jest równy 1 minus sinus kwadrat alfa, i wstawić do tego wzoru, który tutaj mamy, za, zamiast cosinusa kwadrat. Czyli będę miał cosinus, czyli teraz korzystam z tego wzoru też. Czyli mam cosinus 2α, to się równa. Zamiast cosinusa wstawiam 1 odjąć sinus kwadrat alfa. No i tam jeszcze było minus sinus kwadrat alfa. Czyli cosinus 2α jest równe 1 odjąć 2 razy sinus kwadrat alfa. No i to jest ten trzeci wzór na cosinus 2α, który się tutaj pojawia. Tutaj był pierwszy, tutaj był drugi, tutaj jest trzeci. No ale mogę go teraz użyć do tego, żeby wyprowadzić wzór na sinus kwadrat alfa za pomocą cosinusa 2 alfa. No to znowu muszę teraz dodać do obu stron dwa razy sinus kwadrat alfa, czyli będę miał tak, dwa razy sinus kwadrat alfa dodać kosinus 2 alfa, to się równa 1. Teraz odejmę od obu stron kosinus 2 alfa to się równa 1 odjąć cosinus 2 alfa. No i teraz podzielę obie strony przez 2. Czyli dostanę takie wyrażenie 1/2 1 odjąć cosinus 2 alfa. No i wyprowadziłem sobie wzór na sinus kwadrat alfa za pomocą cosinusa. Od podwójnego argumentu. On jest bardzo podobny do tego wzoru, który tutaj mamy na cosinus kwadrat. Też jest jedna druga, też jest jedynka, tylko tutaj jest dodać cosinus 2α, a tutaj jest odjąć cosinus 2α. No i na zakończenie jeszcze Wam pokażę jako ciekawostkę, że również wzory redukcyjne również można wyprowadzać, korzystając tylko z tych wzorów, które tutaj były na cosinus i sinus sumy. No Pokażę może jeden przykład. No bo ile to jest na przykład sinus alfa dodać pi drugich. No to mogę skorzystać ze wzoru na sinus sumy. Napisać, że to jest sinus alfa razy cosinus pi drugich dodać cosinus alfa razy sinus pi drugich. No cosinus pi drugich to ile to się równa? Cosinus pi drugich to jest 0. No a sinus pi drugich. To jest 1. Czyli mam 0 razy sinus, to będzie 0, dodać cosinus alfa razy 1, czyli to będzie cosinus alfa. No i tak samo można korzystać z tego wzoru, żeby wyprowadzić dowolne inne wzory tego typu, że mamy sinus od jakiegoś kąta plus jakaś stała, czy cosinus od jakiegoś kąta plus lub minus jakaś stała. No i tutaj widzimy, że akurat sinus alfa plus pi drugich to jest to samo, co cosinus alfa. No więc pokazałem Wam, jak wiele różnych tożsamości trygonometrycznych można wyprowadzić, korzystając tylko z tych dwóch, które napisałem na samym początku.